Premier o szczepionce. Będzie dobrowolna premier o szczepionce na koronawirusa. Pracujemy już nad logistyką dystrybucji. Szczepionka przeciw koronawirusowi będzie dostępna dla każdego obywatela na zasadzie dobrowolności. Pracujemy już nad logistyką ich dystrybucji, poinformował w czwartkowym wpisie na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Komisja Europejska zatwierdziła w środę umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer, przewidującą zakup do 300 milionów dawek szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi. Dzięki umowom, które podpisaliśmy razem z innymi krajami Unia Europejska, mamy prawo do korzystania ze szczepionek, gdy tylko będą dostępne. Już pracujemy nad logistyką ich dystrybucji, w pierwszej kolejności powinny trafić do naszych seniorów, służby zdrowia i formacji mundurowych, napisał szef rządu. Szczepionka będzie również dostępna dla każdego obywatela na zasadzie dobrowolności, zapewnił Morawiecki. Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na COVID-19 ma ponad 90% skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 rok może wyprodukować do 1,3 miliardów dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.